Chrystus Objawiony w Ciele. Elias Aslaksen. Wstęp. Chrystus Objawiony w Ciele to klucz do zwycięskiego życia. Przez przebłagalną ofiarę Chrystusa, skuteczną przez wiarę, otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Nie wystarczy o tym wiedzieć, lecz mocno w to wierzyć, że zgodnie z Pismem Świętym Chrystus umarł za nasze grzechy. 1 Koryntian 15,3 Z tego wynika również, że Pan Jezus zanim przyszedł tu na ziemię istniał bez grzechu, w przeciwnym razie stałby się winowajcą śmierci, co uniemożliwiłoby Jego śmierć jako przebłagalną ofiarę za nas. Przez to rozumiemy, że my jako wierzący nie jesteśmy powołani tylko po to, aby dostąpić odpuszczenia grzechów, ale też do zwycięstwa nad wszelkim grzechem oraz do naśladowania tego, który grzechu nie popełnił. 1 Piotra, drugi rozdział od 20 do 24 wiersza. Gdy Chrystus objawił się w ciele, Jego udziałem były pokusy, trudy, walka i zwycięstwo nad grzechem, co stało się nie tylko interesujące, ale posiada wielkie znaczenie dla nas. To światło, które pada na Chrystusa objawionego w ciele, jest kluczem do całkowicie zwycięskiego życia. Po to napisana jest ta mała książeczka, aby cieszyć, radować i posilać wszystkich, którzy gorąco pragną kroczyć śladami Pana Jezusa, a też po to, aby wielu przejrzało na oczy i zobaczyło wielką dostojność Chrystusa oraz pięknego, głębokiego poniżenia się za dni swego życia w ciele. Aby jeszcze wielu wpatrywało się głębiej w Jego mistrzowskie wielkie dzieło i w ten sposób zostało wzmocnionych wierze w to, że oni również odniosą zwycięstwo nad wszelkim grzechem, niezależnie od okoliczności. To jest moją gorącą modlitwą do Boga. 1. Potomstwo niewiasty Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo stracił społeczność z Bogiem, to Pan Bóg dał obietnicę zesłania Chrystusa objawionego w ciele w słowach. Wprowadzam przyjaź między Tobą a niewiastą, między Twoim potomstwem a potomstwem jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty ukąścisz Mu piętę. 1 Mojżeszowa 3.15. Potomstwo niewiasty miało zetrzeć moc szatana. Nie można sobie wyobrazić większego świadectwa o Chrystusie, kim i jakim był On w ciele. Słowa Boga Ojca jej pokolenie odnoszą się do Chrystusa. Pan Jezus jako potomek Dawida według ciała był rzeczywiście z pokolenia niewiasty. Rzymian, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Nie jest to tylko symbolem czy przenośnią, lecz rzeczywistością, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zgodność świadectwa Pisma Świętego. Świadectwu Pisma Świętego mamy wierzyć. 2 podobny do mnie tak prorokował Mojżesz o Chrystusie objawionym w ciele proroka takiego jak ja Wzbudzić ci pan bóg twój spośród ciebie spośród twoich braci jego słuchać będziecie piąta mojżeszowa 18:15 Dzieje apostolskie 3:22 to był ten potomek z krwi i ciała jak nasze który przyszedł z pokolenia niewiasty i miał zwyciężać był on jedynym podobnym do Mojżesza jedynym który nie z nazwy ale rzeczywiście był naszym bratem 3 Różczka z pnia Isajego I wyrośnie różczka z pnia Isajego a pęd z jego korzeni wyda owoc Izajasz 11 1. Właśnie tak prorokował i świadczył Izajasz o Chrystusie objawionym w ciele takim, jaki miał Isaj. Izajasz widział pokolenie ludzkie jako drzewo suche i bezowocne, które było odrąbane a z tego pnia i jego korzenia miała wyrosnąć różdżka. Chrystus objawiony w ciele. A on to miał pomimo takiego samego ciała jak nasze. Przynosić owoc, zwyciężać. Narody będą szukać korzenia Isajego. Izajasz 11, 10. 4. Jako korzeń z suchej ziemi. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Izajasz 53:2 Według ducha to w żadnym przypadku On nie przyszedł z suchej ziemi. Rzymian 1,4 Więc to przyjście Jego z suchej ziemi nastąpiło według ciała. Gdyby Pan Jezus miał jakiegoś szczególnego rodzaju święte ciało, wtedy określenie sucha ziemia byłoby żartobliwa, nawet bezczelne. Z tego powodu właśnie, że on w podobny sposób jak my otrzymał również takie samo ciało jak nasze, Hebrajczyków 2, Takie ciało, w którym zakon był bezradny, Rzymian 8 rozdział. Tak znacząco mógł Izajasz prorokować, jako korzeń z suchej ziemi. Żaden człowiek w takim suchym ciele nie był zdolny do przynoszenia owocu, innymi słowy, nie był zdolny do wypełniania woli Bożej. Lecz pewnego dnia miał się objawić sam syn Boży w takim ciele w tej suchej ziemi, któremu miało się to udać. Korzeń pochodzący z pokolenia ludzkiego miał przynosić owoc. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. 5 Mój sługa Latorośl Oto ja przywiodę mego sługę, latorośl. Zachariasz 3,8 Tak prorokował Zachariasz o Chrystusie objawionym w ciele, jako o latorośli, różdżce, korzeniu z pokolenia Dawidowego z pnia sajego, który miał dokonać tego wielkiego mistrzowskiego dzieła pobożności. Żył w pełni zwycięskim życiem od początku do końca, w myśli, słowie i czynie, pomimo tego, że posiadał takie samo ciało i krew jak my. 6. Poczęcie i poród. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Mateusz 1,18 Co się z niej poczęło jest z Ducha Świętego. Mateusz 1,20 I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. Łukasz 2,6 On został poczęty z Ducha Świętego, a zrodzony z Marii, Panny. Cudem było poczęcie, poród zaś był naturalny. W liście do Rzymian... Pierwszy rozdział od pierwszego do czwartego wiersza dana nam jest krótka i zwięzła wiadomość. Boża Ewangelia o Jego Synu, która zawiera dwa ważne punkty. Pierwszy, Syn Jego, który został zrodzony według ciała z pokolenia Dawida, przez naturalny poród z ciała Marii. Dwa. Został według Ducha Uświęcenia ustanowiony Synem Bożym, a przez martwy wstanie ze śmierci, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Poczęcie z Ducha Świętego, narodzenie z ciała, z którego pochodzą Ojcowie i z których pochodzi Chrystus, według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Rzymian 9:5 Właśnie to jest tą wielką, niewypowiedzianą tajemnicą, że On wziął na siebie nasze ciało, a tym samym nasz grzech, aby całkowicie go zwyciężyć i unicestwić. Lub inaczej, On wszedł do domu mocarza, tam gdzie zakon ani prorocy nie mogli nic zdziałać. To On zwyciężył. Haleluja! Wyraźnie o tym jest napisane w liście do Hebrajczyków 2,14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła. Jakże wspaniałego dzieła przez to dokonał? On, który rozkoszował się w chwale Ojca, nie znając grzechu, on, który uniżył się tak głęboko, że przyoblekł się w ciało, w jakim i my mamy udział, ażeby mógł zostać potępiony grzech w ciele. Wysławiajmy go przez wszystkie dni naszego życia tu na ziemi i wieczności. 7. Wyparł się tego, by być równym Bogu, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Filipian, drugi rozdział, od szóstego do dziewiątego wiersza. Syn był podobny do Ojca od początku wieków i przez syna wszystkie rzeczy powstały. Kolosan pierwszy rozdział od 15 do 17 wiersza. Dla naszego zbawienia i przebłagania za nasze grzechy oraz dla zapoczątkowania nam drogi do miejsca świętego zaniechał być równym Bogu, a w zamian za to we wszystkim upodobnił się do braci. Hebrajczyków 2:17 A za dni swego życia w ciele nie był podobny do Ojca, a więc był podobny do swoich braci. Zaś po osiągnięciu doskonałości stał się znów podobny do Ojca. Hebrajczyków 5 rozdział 9 10 wiersz. Nie był podobny do Ojca, gdy był na ziemi, ponieważ Ojciec jest w Duchu, a Syn przyszedł w ciele. Dopowiedzenie tłumacza: 8. W postaci grzesznego ciała. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna Swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech potępił grzech w ciele. Rzymian 8:3. Ci, którzy nie otrzymali światła na tak wielkie i chwalebne dzieło pełne tajemnicy, jako jest Chrystus objawiony w ciele, Mniemają, że czynią Bogu przysługę przestawianie oporu w zrozumieniu słowa w podobieństwie. Rzymian 8,3 i Filipian 2,7 Rozumując przez to, że ciało Chrystusa nie było podobne do naszego ciała, lecz miało tylko taki wygląd. Takie rozumowanie między m.in. miałoby udowodnić, że Hebrajczyków 2,14 i 17 jest fałszywą nauką. Lecz tu popełniono fundamentalny błąd. W duńskiej Biblii w Rzymian 8.3 jest napisane podobieństwo. Słowo to ma również znaczenie jako asymilowany, sam w sobie poczęty jako prawdziwy człowiek, a nie imitowany, zastępczy, ale nie sam w sobie. Ze słowa postać, podobieństwo, zupełnie wyraźnie wynika oraz z tego co jest napisane przed tym słowem jak i po nim że zakon nie był w stanie nakłonić takiego ciała do swych wymogów czego zakon nie mógł dokonać w ciele tego dokonał pan bóg przez zesłanie swego syna i pozwolił mu przyoblec ciało aby tym sposobem nakłonić to ciało do uniżenia i pokory a żeby w tym ciele Potępić grzech. Grzech trzeba było uśmiercić tam, gdzie On się znajdował. Jest to zupełnie zgodne z listem do Hebrajczyków 2:14-17 oraz ze wszystkimi innymi słowami o Chrystusie objawionym w ciele. Chociaż nie zgadza się to z poglądami religijnych kaznodziei z powodu braku zrozumienia przez nich tego tematu. Słowo Boże jest na tyle jasne, że można je zrozumieć. Natomiast umysł ludzki nie zawsze chce całkowicie poddać się Słowu Bożemu. Jeżeli człowiek jest Bogobojny, to otrzymuje przez wiarę oświecenie i objawienie Słowa Bożego. W liście do Hebrajczyków drugi rozdział słowo o podobieństwie Chrystusa, według ciała jest na tyle wyraźne, że nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Gdyby było to użyte słowo upodobniony, w znaczeniu odmienny, to wtedy byłoby napisane więc i on również w podobny sposób miał udział w ciele, które prawdopodobnie miało taki wygląd, ale mimo tego było zupełnie odmienne od zwykłego ciała. Dlatego musiał we wszystkim na niby upodobnić się do braci. Natomiast walka Chrystusa, Jego zwycięstwo potępiające grzech w ciele, nie było pod żadnym pozorem na niby. To nie było pozorne widowisko, ale prawdziwa rzeczywistość. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. 9. Oczyszczenie Marii. A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Łukasz, drugi rozdział, od 21 do 24 wiersza. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni. Potem pozostanie ona w domu przez 33 dni z powodu krwi oczyszczenia. Nie będzie dotykać żadnej świętej rzeczy i nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej oczyszczenia. Przyprowadzi roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech. Kapłan ofiaruje to przed Panem, i dokona za nią przebłagania i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Trzecia Mojżeszowa, dwunasty rozdział. Jeżeli Maria po pierwsze, nie znając pożycia z mężem, a po drugie, Jezus został poczęty przez Ducha Świętego, to było cudem. I gdyby Jezus miał święte ciało, to jak bezsensowne byłoby, gdyby po tym porodzie Marię uważano za nieczystą, składając ofiarę za jej grzech, a kapłan miałby dokonywać za nią przebłagania. Przypuszczalnie ten fragment w piśmie świętym przeoczyłeś, miły słuchaczu. Mnie się to również zdarzyło. Pomyśl, przecież faktycznie została złożona ofiara za grzech Marii, za to, że zrodziła Syna Bożego z ludzkiego grzesznego ciała. Dlatego nie wolno jej było dotykać niczego świętego przed upływem 33 trzech dni jak pełen cudu jest Bóg. Tu każdy, Powiem przyznać, że wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. 1 3,16 Dlatego jest zupełnie jasne to, że Pan Jezus stał się uczestnikiem ciała i krwi Panny Marii. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział. Hebrajczyków 2,14 w ten sposób Pan Jezus wziął na siebie nasze pokolenie i nasze grzechy. I w takim przypadku oczyszczenie Marii ma sens, nawet gdyby po ludzku to nie wyglądało sensownie. Natomiast dopuszczać się takiego wykładu słowa, że oczyszczenie Marii było tylko po to, aby nie wzbudzić sensacji zwyczajną obłudą i uwłaczaniem czci Bogu. 10. Po raz drugi Chrystus objawi się bez grzechu. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Hebrajczyków 9, 28. Słowo to jest jasne i zrozumiałe, w pełnej harmonii z tym, co jest napisane na początku tego listu, w drugim, czwartym i piątym rozdziale. Drugi raz Pan Jezus ukaże się bez grzechu w ciele i bez upodobnienia się pod każdym względem do nas. Pierwszy raz objawił się z grzechem w ciele, gdy wziął na siebie winę takie ciało, jakie było w pokoleniu Dawida, po to, żeby grzech był w tym ciele potępiony. Po raz drugi przyjdzie, aby wziąć do siebie pierwszy zarodek z tego wielkiego dzieła. 11. On został uczyniony grzechem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5:21. Gdzie i kiedy to było, że on nie znał grzechu? Czy było to u Ojca przed wyparciem się, by być równym Bogu? Czy kiedy został grzechem uczyniony? Kiedy przyoblek na siebie ciało pokolenia Dawida, takie samo jak my? Wyraźną odpowiedź na te pytania znajdujemy w Ewangelii Jana 1:29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To było przecież znacznie wcześniej, przed jego pójściem na Golgotę. To się zgadza z 1 Piotra 2:24: On grzechy nasze sam na ciele ciele, norweskie tłumaczenie, swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. A więc on grzech nosił przed pójściem na drzewo krzyża. Taka myśl i mowa, że nasz grzech został położony na Chrystusa, gdy on wisiał na drzewie, nie ma żadnej podstawy w Piśmie Świętym. Dlatego że nie zrozumiano tej wielkiej tajemnicy pobożności próbowano znaleźć jakieś wytłumaczenie i w ten sposób wymyślono, że grzech nasz jakoś nagle został położony na Chrystusa, gdy wisiał na krzyżu, trzeba przyznać, że jest wielką mistyfikacją i nie ma o tym ani jednego słowa w Biblii, jest to tylko wolną fantazją, jakiej się uchwycono z powodu braku zrozumienia. Gdy Pan Jezus zawołał, wykonało się, Wtedy zakończył się jego bieg życia w ciele, jak i jego dzieło, ponieważ szedł wytrwale do końca w tym, czym się zajmował przez cały czas, i wtedy wszelki grzech został potępiony w jego ciele, a droga do miejsca świętego została wytorowana przez jego ciało. Grzech całego świata został przebłagany przez jagnię bez skazy. Ten sprawiedliwy i niewinny umarł za nas niesprawiedliwych winowajców. Teraz dzięki niemu mamy możliwość otrzymania odpuszczenia grzechów, jak i przezwyciężania grzechów w naszym ciele chwała Bogu. 12. Rozwój Pana Jezusa i Jego osobiste życie. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi porównaj Łukasz drugi rozdział 41 do 52 wiersza. Jemu przybywało mądrości i przychylności. Czy on w ten sposób grzeszył? Gdy otrzymywał coraz większe światło, więcej mądrości? Nie, absolutnie nie. Lecz w tym ciele, w którym się przyoblekł, otrzymał ludzką wolę, która stopniowo zostawała zapierana i potępiana, aż w końcu nie znaleziono niczego, w czym by Jezus nie był wypróbowany i czego by nie przezwyciężył. Z tego wyraźnie wynika, że dopóki Jezus mógł wzrastać w mądrości, której jeszcze w pełni nie posiadał, tym samym nie był zobowiązany według niej postępować. W przeciwnym wypadku byłoby bezsensownie i nie do pojęcia napisane, że pan Jezus uczył się posłuszeństwa. Hebrajczyków 5:8. Podobny sens mają słowa zapisane w liście do Hebrajczyków 12:2 że Pan Jezus jest dla nas sprawcą i dokończycielem wiary, ponieważ sam przeszedł rozwój na drodze wiary. Zakończeniem drogi wiary było posłuszeństwo tejże wierze, przez co został wyposażony w całą pełnię Bożą, a wyparł się swej własnej woli podczas życia na ziemi. Poprzednikiem tej wiary, której trzymamy się jak kotwicy, był Pan Jezus – jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku, Melchizedeka na wieki. Hebrajczyków szósty rozdział dziewiętnasty, dwudziesty wiersz. Pan Jezus otworzył dla nas drogę do świątyni poprzez ciało swoje. My również biegniemy po tej drodze, gdy uśmiercamy naszą cielesną naturę, co za bieg. Mając więc bracia ufność iż przez krew Jezusa mam wstęp do świątyni drogą nową i żywą którą otworzył dla nas poprzez zasłonę to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą Hebreczyków 10 rozdział od 19 do 22 wiersza. 13. Mieć grzech równa się chęć czynienia własnej woli. Być grzesznikiem równa się grzeszyć, równa się czynić grzech, równa się postępować według własnej woli. Wszystkie istniejące różnice pojęciowe w chrześcijaństwie pochodzą z tego, że człowiek nie może rozróżnić pomiędzy tym, co znaczy mieć grzech, a tym, co znaczy czynić grzech. Lecz na to nie ma żadnego usprawiedliwienia z powodu nieświadomości, lub pomieszania swoich pojęć i wiary w nie. Trzeba pozostawić swoje nawyki, a jednocześnie przyzwyczajać się do używania pojęć biblijnych i ich stosowania. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Pierwszy Jana 1,8 Jeśli prawda jest w nas, to mówimy to, co słuszne, że mamy grzech. W tym samym liście jest też napisane, że kto popełnia grzech z diabła jest. Więc jak widzimy, jest to zasadnicza różnica pomiędzy mieć grzech, a czynić grzech. To pierwsze jest prawdy i z Boga, to drugie jest z diabła i kłamstwa. Różnica pomiędzy posiadaniem grzechu w sobie, a czynieniem grzechu jest taka sama, jak mieć własną wolę, a czynić własną wolę. Kto jest z Boga i prawdy, prowadzi zwycięskie życie, ten ma grzech, ale nie czyni tego grzechu. Ma własną wolę, lecz zamiast czynić według niej, zapiera się jej, bo to jest czcią, a nie wstydem. Tak, to jest o wiele więcej warte, niż gdyby nie miało się własnej woli. Wtedy nie byłoby czymś nadzwyczajnym czynić wolę Bożą. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Mateusz 26 rozdział Czysty dziewiąty wiersz i od 42 do 49. Mottem Pana Jezusa było czynienie woli Ojca. Podczas swego życia tu na ziemi wielokrotnie w ciężkich walkach wypierał się ludzkiej woli, którą dobrowolnie wziął na siebie ze względu na nas, aby ją uśmiercić. To właśnie było potępieniem grzechu w ciele, to że się ma grzech w ciele. A to, że się czyni grzech, jest bardzo dalekie od siebie, pomimo, że wygląda to na jedno i to samo. Są to po prostu zbliżone do siebie dwa przeciwieństwa. Pan Jezus miał ciało takie jak nasze, własną wolę jak my, ale z tego powodu nie był grzesznikiem, ponieważ nie popełnił grzechu. Gdyby żył według grzechu w ciele, jego ciało podlegałoby śmierci. Ci, którzy mają przeciwstawne pojęcie o grzechu we własnym ciele, odcinają się od zrozumienia, nawet chęci do tego, by zrozumieć sens, jak Bóg potępił grzech w ciele Chrystusa. 14. Syn Człowieczy Pan Jezus miał kilka chwalebnych imion. Lecz to imię, które on sam lubił i najczęściej go używał, brzmiało: Syn człowieczy. Od wieczności był on synem Bożym, ale to, co było w tym wielkie i piękne, było tym, że Pan Jezus dla naszego zbawienia stał się synem człowieczym, bo we wszystkim upodobnił się do swoich braci i stał się człowiekiem, nazywając się stanowczo: Synem człowieczym. Było to dla niego honorowe imię. 15. Pan Jezus wyparł się samego siebie i powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łukasz 9:2. Po tej drodze Pan Jezus szedł przez całe swoje ziemskie życie. Jeśli kto chce pójść w ślady baranka, będzie wiedział, że są to jego ślady. Codziennie brał swój krzyż, do którego przybita była jego człowiecza wola. Przez całe jego życie było tak jak w Getsemane. Właśnie dlatego nie popełnił nigdy grzechu. On zawsze odpowiadał nie na człowieczą wolę, którą dobrowolnie wziął na siebie za nasze winy. 16 nie mogę sam z siebie nic uczynić. To jest osobistym świadectwem Pana Jezusa o samym sobie za dni swego życia w ciele. Jan 5:19:20. Dlaczego nie mógł sam z siebie nic uczynić, pomimo tego, że miał takie samo ciało jak nasze, miał też własną wolę jak my? Ponieważ zaparł się tej własnej woli, zaniechał tego, by być równym Bogu i całkowicie uzależnił się od Ojca. I nie ufał własnemu ja, aby polegać na sobie. Polegał tylko na tym, co widział i słyszał od Ojca, to głosił i to czynił. Ten przykład oczekiwania na właściwe odpowiedzi od Ojca, gdy pisał palcem na ziemi, znajdujemy w Ewangelii świętego Jana, gdy faryzeusze przyszli z niewiastą, przyłapaną na cudzołóstwie. Staram się pełnić nie moją wolę. To również jest osobistym świadectwem Pana Jezusa o samym sobie, Jan 5, 30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Stąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał Jan 638. Jeżeli czynił wolę Bożą, to tak jak gdyby nie miał i nie mógł nic uczynić. Według własnej woli, jego pragnieniem zawsze było pełnić nie swoją, lecz wolę Ojca. A więc Pan Jezus miał własną wolę, której nie śmiał i nie mógł nadużywać, jeżeli zawsze miał czynić wolę Bożą. Dlatego jego hasłem było nie moją wolę, lecz Twoją. 18. Uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, Filipian 3:10. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, Rzymian 8:17. Cierpieć dla imienia jego nie jest równoznaczne z cierpieniem z nim, a uczestniczyć w cierpieniach jego to znaczy cierpieć tak jak on cierpiał, gdy przechodził próby, mówiąc niech się stanie wola twoja, a nie moja. W takich właśnie okolicznościach mamy okazję do społeczności z Nim w cierpieniach Jego, które powstają wtedy, gdy zapieramy się z samych siebie, aby nie czynić woli własnej według porządliwości cielesnej. Wszyscy bracia i siostry mają udział w tych samych cierpieniach, a Pan Jezus jest najdoskonalszym pierwiastkiem pośród wszystkich braci. W ten sposób wszyscy cierpimy, dopóki żyjemy uśmiercając ciało, porządliwości cielesne, Wtedy to zostajemy ożywieni według Ducha. Byłoby niemożliwością mieć jakąkolwiek wspólnotę w cierpieniach Chrystusa, jeśli by On nie miał w podobny sposób jak my udziału w takim samym ciele jak nasze. Wszak Mojżesz powiedział, proroka, jak i ja spośród braci waszych, wzbudzi Wam Pan, Bóg. Dzie Apostolskie 3:22. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Mateusz 12, 49-50 Bo zarówno ten, który uświęca, Chrystus w nawiasie, jak i ci, którzy bywają uświęceni, my w nawiasie, z jednego ojca w nawiasie, są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Hebrajczyków, drugi rozdział, 11, 12 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Hebrajczyków, dwa bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Rzymian 8:29. Gdy na to słowo patrzymy powierzchownie, to nie zastanawiamy się nad jego sensem i często uważamy je za piękne wyrażenie. Gdy my jesteśmy powierzchownymi, to nie znaczy, że tak jest. Z Bogiem i Jego Słowem. Gdy mówi, że jesteśmy Jego braćmi, to uważa nas naprawdę za braci. Jeśli jesteśmy rzeczywiście, nowonarodzeni z Boga, to jesteśmy z tego samego ducha i mamy tego samego Ojca. Gdy Pan Jezus narodził się z Marii Panny, mając udział w takim samym ciele jak naszym, mając tego samego ducha, stał się prawdziwym bratem. 20. I będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Efezjan 5:31. Jeśli rzeczywiście jesteśmy z Chrystusem ukrzyżowani, Galacjan 2:20, 24 i 6:14, wtedy jesteśmy zarówno w jednym duchu z Nim, jak i w jednym ciele z Nim. Na krzyżu stajemy się jedno z Nim. Tam cierpi to samo ciało, umierając tą samą śmiercią i tak samo staje się ożywione według ducha Rzymian 6:5. Na pozór wydaje się to proste i dość łatwe do zrozumienia, ale według słów apostoła Pawła jest to wielką tajemnicą, którą Bóg objawia komu chce. 21. Ciało jest słabe. Czuwajcie i modlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch w prawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Mateusz 26, 41. Dlaczego Pan Jezus nie robił wyrzutów w słowach, ale wasze ciało jest mdłe czy słabe? Bo w ten sposób dałby przez to do zrozumienia, że Jego ciało nie było mdłe. Dlaczego sam czuwał, modląc się i prowadził energiczny bój? Ponieważ miał to samo ciało i tą samą wolę jak my. Bo gdyby było inaczej, to mógłby spać cicho i spokojnie jak apostołowie, jak gdyby nigdy nic. Lecz On najwyraźniej pokazał nam, że sam musiał czuwać i modlić się. Nawet trzy razy powracał i modlił się tymi samymi słowy i osiągnął zwycięstwo. Chyba tylko kompletny brak umiejętności nie pozwala tego zauważyć. Brak Bożego światła w tym przypadku nie pozwala zobaczyć, jak wielkiego dzieła dokonał Chrystus. Za dni swego życia w ciele. 22. Jezus jest Chrystusem. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Po prostu znaczy to, że On sam według ciała wyszedł z pokolenia Dawidowego, bo został zrodzony przez niewiastę. W ten sposób miał udział w takim samym ciele jak Maria i my. I był świętym Synem Bożym i pomazańcem Bożym Jego od wieków. 1 Jana 5.1. Tenże Syn Boży, przez którego wszystkie rzeczy powstały, przyszedł dla nas w ciele, ażeby w tymże ciele grzech został potępiony, osądzony i przezwyciężony. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest pierwszy Jana 4:2 i 2, 22, i drugi Jana siódmy wiersz. 23. Człowiek Jezus Chrystus. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy Tymoteusza 2:5. Duch czasu zmienia się. Za dni jego życia w ciele pobożni ludzie znali Jezusa jako człowieka, ale skazali Go na śmierć, ponieważ powiedział, że jest Synem Bożym. W naszych czasach ludzie hołdują Mu jako Synowi Bożemu, ale nie przyznają się do Niego jako do człowieka Jezusa Chrystusa. Natomiast tych, którzy uznają Go za Syna Bożego i jednocześnie za człowieka Chrystusa Jezusa jako korzeń rodu Dawidowego, objawienie 22,16, tak naprawdę jak był i jest, tych potępia się najbardziej. Jest to właściwe porównanie jak i nauczyciel, tacy też jego uczniowie. Dzisiaj oddani Bogu bracia i pełni Ducha Świętego zwyciężający chrześcijanie, bywają odrzucani przez wielu religijnych przewodników, dlatego że pozwolili sobie uwierzyć Pismu Świętemu w to, że grzech został potępiony w ciele Chrystusowym i w to, że Jezus walczył, wołając i błagając, by przezwyciężyć. I zaprzeć swoją wolę, by nie popełnić jakiegokolwiek grzechu, by zostać wiernym i miłosiernym, pełnym zrozumienia pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Niech będzie wywyższony Bóg, teraz i na wieki za to, że jego umiłowany syn, który był w chwale Ojca, ze względu na nas zechciał się tak głęboko uniżyć. Wszelka cześć należy się Bogu i barankowi. Cześć niechaj będzie człowiekowi, Chrystusowi Jezusowi, jak wspaniale śpiewane to będzie przez wieki wieków. Czy odgadniesz, co jest w tym tak wielkiego? Wszystko, co we mnie, niech wielbi i sławi go za jego wielkie i niewysłowione dzieło poświęcenia. 24. Człowiek. W minionym czasie można było przeczytać pewien artykuł w broszurce wydanej przez dobrze znany tu tygodnik chrześcijański. Poruszał on temat o tym, że Biblia prawdopodobnie nazywała Jezusa Chrystusa człowiekiem, lecz to nigdzie w Biblii nie figuruje, by on był człowiekiem. Było to zdanie zarówno autora, jak i redakcji, które miało dowodnić inne rozumowanie niż to które znajduje się w Hebrajczyku 2,14 i innych miejscach Biblii, że Chrystus nie w podobny sposób jak my miał udział w ciele. Dlatego samemu powinno się pilnie czytać, podobnie jak opowiadają dzieje apostolskie 17,11 o braciach Berei i postępować tak jak oni. Jest to przykład, a żeby nie ufać różnym czasopismom chrześcijańskim albowiem Pismo Święte, posługuje się wyrazem człowiek o Synu Bożym za dni Jego życia w ciele. Ba nawet sam Jezus mówił, lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałam od Boga. Jan 8:40. Apostoł Jan również bardzo mocno podkreśla w swoich listach Chrystusa objawionego w ciele, posługując się wyrażeniem człowiek. Pan Jezus nie miał zaufania do nich, ponieważ znał wszystkich i nie potrzebował by ktoś świadczył o człowieku, gdyż sam wiedział, co zamieszkuje w człowieku. Jan II rozdział 24-25 wiersz. Znaczenie tego jest bardzo jasne, iż z własnego doświadczenia, a nie z natury Bożej, wiedział, co mieszkało w człowieku. W zupełnej zgodzie z tym co napisane jest w Hebrajczyków 4:15 z tego widzimy iż ten autor i to czasopismo przyczyniające się do tego by udowodnić że Chrystus nie był człowiekiem udowodnili zupełnie coś innego czego sobie wcale nie życzyli. 25 Czy Adam przed zgrzeszeniem? Adam przed zgrzeszeniem był nieśmiertelnym. Nie dość byłoby, gdyby Chrystus w podobny sposób miał udział w takim samym ciele, lecz on musiał we wszystkim upodobnić się do braci. On po prostu był do tego zmuszony, by mógł umrzeć. Bez jego śmierci nie byłoby przecież żadnego ubłagania za grzech, ani też zbawienia. Najlepiej wyjaśnia to angloamerykańskie tłumaczenie wersetu, bo zaprawdę nie przeoblóg natury anielskiej, ale wziął na siebie nasienie i ruta Abrahama. Hebrajczyków 2,16 Pan Jezus nie przyszedł na świat ze względu na aniołów. Gdyby tak miał być, to wziąłby na siebie anielską naturę. Nie przyszedł też ze względu na Adama i jego winy. To byłoby już za późno. Przyszedł On bowiem ze względu na wszystkich, którzy wyszli z biudr Adama po zgrzeszeniu. Dlatego przyoblek ciało i krew jak nasze, jak Mojżesza, Abrahama, Isaia, Dawida, jak Panny Marii, to potomstwo niewiasty, które miało zetrzeć głowę węża, to musiał być ktoś z ciała i krwi jak my, by móc zwyciężyć. W przeciwnym przypadku nie byłoby prawdą, że potomstwo niewiasty zetrze głowę szatana, a przecież Pan Bóg zawsze mówi i czyni prawdę, tak też się stało. 26. Chociaż był synem. W tym jednym słowie chociaż zawarta jest odpowiedź na to wątpliwe pytanie o Chrystusie objawionym w ciele. Fakt, że Pan Jezus był Synem Bożym poczętym z Ducha Świętego, może nam sugerować, że nie miał on naszego grzechu w ciele swoim, tak by nie potrzebował z nim walczyć i czegoś się uczyć. To chociaż pokazuje nam wyraźnie, że tak nie jest. Aby usunąć wszelką wątpliwość, autor listu do Hebrajczyków pisze za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i zełzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Hebrajczyków, piąty rozdział od siódmego do dziewiątego wiersza. 27. Wskrzeszony z martwych z rodu Dawidowego. Miej w pamięci Jezusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Drugi Tymoteusza, dwa To że Chrystus został wskrzeszony z martwych na pewno budzi wielkie zainteresowanie. Ale czy równie interesujące jest to, że Jezus według ciała był z rodu dawidowego? Ba, to budzi wielkie zainteresowanie i jednocześnie daje mocne zbudowanie dla tych, którzy mają udział w takim samym ciele i wierzę w to, że przez moc tego samego ducha świętego, przez którego Chrystus przezwyciężył ciało. Uda im się również przezwyciężyć to samo. Oni powinni zapamiętać, Jezus nie przyobległ natury anielskiej ani ciała adamowego, jakie Adam posiadał przed upadkiem, ale przyszedł on z rodu abrahamowego na sienie z korzenia Jessego, z ziemi suchej, jaki Izajasz słusznie to nazywa. Zapamiętajmy, że zostaniemy wzmocnionymi w wierze i że z naszej wysłej ziemi wyrośnie różdżka, która będzie wydawała drogi błogosławiony owoc Cześć i chwała niechaj będzie Bogu i jego synowi Jezusowi Chrystusowi błogosławionemu barankowi Bożemu on dokonał tego wielkiego i pełnego cudu dzieła jego imię jest również cudowne 28 Owoc z biudr Dawida. Iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Dzień Apostolskie 2, 29-31. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi zbawiciela Jezusa. Dzie Apostolskie 13, rozdział 22, 23 wiersz. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odroś, spniaje Sego i powstanie, aby panować nad poganami. Rzymian 15 12. Pan Jezus rzeczywiście przyszedł według ciała jako owoc z biudr Dawida. On otrzymał swe ciało i krew z panny Marii. 29. Zwyciężył korzeń Dawidowy. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Korzeń Dawidowy, objawienie 5:5. To, że Pan Jezus jako człowiek, z takim samym ciałem jak my, zwyciężył grzech, jest dla nas pełnym nadziei i pociechy wzmocnieniem naszej wiary. Gdyby Bóg w swoim boskim niebiańskim majestacie przeszedł zwycięsko po tym świecie, to po pierwsze, nie byłoby to dla Niego coś wielkiego i trudnego, a po drugie, nie dałoby nam to zwycięstwo żadnej pomocy, ani w żadnej mierze nadziei, by móc pójść w jego ślady i zwyciężyć grzech. Wprost przeciwnie jeszcze bardziej mogłoby nam przypominać, jak bezsensowna byłaby walka z grzechem, czy też naśladowanie jego. 30. Pokolenie i Korzeń Dawidowy. Gdy Pan Jezus za dni swego życia w ciele przebywał tu na ziemi, to Bóg pozwolił dzieciom uwielbić Chrystusa objawionego w ciele przez wołanie: Hosanna, synowi Dawidowemu. Mateusz, 21 rozdział 15 i 16 wiersz. Hosanna, synowi Bożemu? Przecież on rzeczywiście był synem Bożym. Właśnie dlatego, że pan Jezus ze względu na nas przyoblógł się w ciało i krew naszą, stało się to tak szczególnie wielkie, radosne i pełne znaczenia dla nas, kiedy pan Jezus ze swego wysokiego nieba i tronu, objawiając się apostołowi Janowi na wyspie Patmos, rzekł do niego: Ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Objawienie 22:16. Było to tym wielkim ukoronowaniem zwycięstwa dla naszego władcy zbawienia, że zasiadł on na tronie ojca swego po dokończonym biegu tu na świecie. Jest to pełne nadziei dla wszystkich pobożnych i świętych, którzy jeszcze za dni swego życia w ciele toczą ten sam bój po drodze, która prowadzi do tronu. Niech będzie uwielbiony nasz Pan. To chwalebne pełne nadziei i pociechy dla wszystkich świętych zwycięstwo podczas ich pobytu na obczyźnie tego świata. To, że wielki Syn Boży zasiadł teraz na tronie u swego Ojca jako Pan i triumfator, korzeń z rodu Dawidowego, który za dni swego życia w ciele miał te same pokusy i te same trudności do przezwyciężenia jak my. Dlatego teraz mamy niezawodną nadzieję, że w mocy tego samego Ducha, tej samej pobożności, wierności, będziemy zwycięzcami, podobnie jak On. Sam Pan Jezus mówi w objawieniu świętego Jana: Zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem Moim na jego tronie. Objawienie 3:21. 31. Pytanie bez odpowiedzi. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc, Co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówią mu Dawidowym. Rzeczy im, Jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, Rzek Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, Jakże może być synem Jego? I nikt nie mógł Mu odpowiedzieć, ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się Go pytać. Mateusz 22, 41-46 To pytanie dla większości ludzi jest nadal bez właściwej odpowiedzi. W tamtym czasie nie chciano wierzyć, że Jezus był Synem Bożym. Teraz zaś ludzie nie chcą uwierzyć, że był On rzeczywiście Synem Człowieczym z rodu Dawidowego. Jeśli uwierzymy w jedno i drugie, to znajdziemy rozwiązanie tej zagadki. Wtedy odpowiedział będzie: On był synem Bożym od wieczności, przez niego też wszystkie rzeczy istnieją. On został w pełni czasu poczęty przez Ducha Świętego w dziewicy pannie Marii według ciała zrodzony przez nią na świat z rodu Dawidowego. W ten sposób był też synem Dawida, natomiast według Ducha był rzeczywistym Panem Dawida. 32 Ciało Pana Jezusa było zasłoną. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Hebrejczyków 10 rozdział 19-20 wiersz. W świątyni była zasłona, która dzieliła miejsce święte od najświętszego. Owa zasłona była przegrodą 2 Mojżeszowa 26.33. A tym, co oddziela nas od Boga, jest nasz grzech. Izajasz 59,2. Gdy Pismo Święte mówi, że ciało Jezusa było zasłoną, to tym samym mówi otwarcie, że Jezus miał nasz grzech w swoim ciele, to w zupełności zgadza się z tym, co jest napisane w liście do Rzymian 8.3, że Bóg potępił grzech w ciele Chrystusa. Bóg nie mógłby go potępić tam, jeśliby go tam nie było. To, że Jezus osiągnął pełnię doskonałości, nie znaczy nic innego, jak tylko to, że wszelki grzech został w tym ciele potępiony tak, że już go tam więcej nie było. Gdy Pan Jezus zawołał, wykonało się, to widoczna zasłona w świątyni rozdarła się od góry do dołu, w ten sposób dał poznać, że nie ma już więcej przegrody z muru nieprzyjaźni. Efezjan 2,14. Lecz została otwarta droga do świątyni. Nawet skały popękały i groby się otworzyły. Mateusz 27,51. Co za wspaniałe dzieło! Przez ciało pana Jezusa jest droga wytorowana przez potępianie grzechu w ciele, przez zapieranie, wypieranie i uśmiercanie ludzkiej woli. Dopóki pan Jezus przebywał tu na ziemi, za dni swego życia wcielał aż do osiągnięcia zupełnej doskonałości, wykonania dzieła zbawienia. Ciało jego było przegrodą, która zamykała drogę do świątyni, ponieważ on nosił nasz grzech w swoim ciele. Jaką to pełną podziwu drogę obrał Bóg w swej mądrości i swym postanowieniu dla naszego zbawienia, dlatego teraz możemy wołać donośnym głosem. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Mamy pełną podstawę do upadnięcia na twarz przed tronem, oddając pokłon Bogu i mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Objawienie 7, 10, 12. 33. Walka Pana Jezusa, by zostać wybawionym od śmierci. Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i zełzami modlitwy i błagania do tego, który Go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany Hebreczyków 5.7. Jest to jedno z najznakomitszych, najspanialszych, najpełniejszych czci miejsc, jakie mamy w Piśmie Świętym o tym, co Jezus Chrystus wziął na siebie. Cierpiąc i poświęcając się ze względu na nas. Najpiękniejsze miejsce w piśmie świętym o jego głębokim uniżeniu się, ponieważ tak głęboko się uniżył, dlatego też tak wysoko został wywyższony. Cześć jego świętemu imieniu. Pan Jezus został wysłuchany nie dlatego, że był synem Bożym, o nie, bo Bóg Ojciec był zupełnie bezstronnym, ale dla bogobojności został wysłuchany. Czy Jezus za dni swego życia w ciele mógł zgrzeszyć? Takie pytanie może zadać tylko człowiek nieznający zupełnie Pisma Świętego. Taki człowiek nieznający Pisma Świętego może sobie pomyśleć, że jego wielkie boje były widowiskiem na pokaz lub obłudą, lub zostały opisane jako puste pogawędki. Przecież Pan Jezus przyszedł po to, aby zwyciężyć grzech. Nigdy nie uległ ani jednej pokusie, bo gdyby zgrzeszył, to zasłużyłby na śmierć wieczną jak my. On jednak jak to czytamy wyżej toczył wielki bój wierności aż do śmierci cielesnej. Z wielkim wołaniem i zełzami walczyłby zostać wybawionym od śmierci, którą powoduje grzech. On został wybawiony od tej śmierci, która jest towarzyszką grzechu, a który jest w nas. Natomiast od śmierci krzyżowej za nas nie został przecież wybawiony, bo byśmy nigdy nie zostali zbawionymi. Więc Pan Jezus walczył silnie, aby nie ulec pokusom, aby nie zgrzeszyć. Zanosił wielkie wołania ze łzami w walce, która powodowała występowanie kropel krwi, by zostać wybawionym od czynienia według swojej własnej woli, by zostać wybawionym od czynienia grzechu i zupełnie wyzwolić się od możliwości ulegania grzechowi. A Jezus musiał być doświadczonym we wszystkim podobnym do nas wyjątkiem grzechu, jak wielkiej czci i podziwu jest godzien Syn Boży, który przeszedł tak wielkie ryzyko, tocząc potężny bój za naszą winę. My zaś możemy dobrze zrozumieć, jak wysoko ocenia on wszystkie wierne dusze oddane Bogu, które z całego serca stają do walki w takim samym boju przeciwko grzechowi, wstępując w jego ślady. On zwraca się do takich ludzi, jak do narzeczonej, zaręczając się z nimi. 2 Koryntian 11, 2. Jak bardzo miłosny to związek w równości, podobieństwie. Chrystus w ten sposób przygotowuje oblubienicę równą sobie. 34. Doświadczony we wszystkim podobnie jak my. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. W tłumaczeniu duńskim, bez zgrzeszenia. Hebrajczyków 4,15 Pokusa nie jest grzechem, a więc Pan Jezus był kuszony, podobnie jak my bywamy kuszeni. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Jakub 1,14 My wszyscy mamy jakieś pożądanie do czynienia własnej woli, bo jesteśmy kuszeni do tego. Tego rodzaju pożądliwość miał również Jezus, ponieważ on sam dobrowolnie miał udział w takim samym ciele jak nasze. Gdyby nie miał udziału w takim ciele jak nasze, gdyby nie miał ludzkiej pożądliwości wykonywania woli, to wtedy słowo zapisane w Hebrajczyków 4.15 byłoby zupełnie błędne. Wtedy musiałoby to brzmieć następująco. Porównaj Hebrajczyków 4,16 lecz nie był jednak doświadczony w czymkolwiek jak my, bo z nim było inaczej niż z nami, ponieważ nie miał ciała ani swojej woli, jak my. Przy takim błędnym myśleniu nie można otrzymać łaski do pójścia w jego ślady, ale wygodnie jest trwać w ciągłych błaganiach i w zupełnej świadomości odpuszczenia grzechów. Tu jest tylko albo 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 zgadzasz się z tym, co mówi Pismo, że upodobnił się do braci we wszystkim i że możemy przez wiarę w mocy Ducha postępować w Jego śladach i zwyciężać grzech, podobnie jak On przezwyciężał, albo z Nim było zupełnie inaczej niż z nami, także dla niektórych jest niemożliwością zwyciężać grzech, aby naśladować Pana Jezusa. Na to jest mnóstwo miejsc w Biblii, które potwierdzają, że jest możliwość zwycięstwa nad grzechem. To są drogocenne słowa a nie tylko jakieś ładne obrazki. Chwała niechaj będzie Bogu! 35 ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Jego ciało miało podwójne znaczenie. To swoje ciało, które miał z niewiasty, stale ofiarował na drogę nową i żywą to znaczy walczył z grzechem. I zapierał swą wolę człowieczą, aby stać się ofiarą pojednawczą za grzech całego świata. A gdy pod koniec swego życia dokończył biegu i całkowicie uśmiercił grzech w swoim ciele, wypierając się samego siebie i wszelkiej swej woli, a grzech w ciele został całkowicie potępiony, to wtedy to krew i ciało, które było bez skazy, oddał za żywot świata, to ciało stało się. Żywotem świata. 36. Niepokalany baranek bez skazy. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem ani złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra, 1 rozdział 18, 19 wiersz. Chrystus przez całe swoje życie był niepokalanym i bez zmazy. Jesteśmy powołani do uzyskania życia niepokalanego, żyjąc na tym świecie tak, byśmy zostali znalezieni przed obliczem Boga bez zmazy. Kolosan 1, 22, Judy 24, objawienie 14, 5, 2 Piotra 3, 14. Nie oznacza to jednak, że nie mamy grzechu w ciele. 1 Jana 1.8. Z drugiej strony jest jasno i wyraźnie powiedziane w liście apostoła Jana, że pomimo grzechu w ciele, kiedy zachowujemy przykazania Jego, nie czynimy grzechu. Tak też było z Chrystusem. On również został niepokalanym w tym znaczeniu, że w Jego ciele nie znaleziono popełnionego grzechu. Grzech został przez to potępiony. Dlatego rozdarła się zasłona w świątyni, i groby się otworzyły. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. 37. Jego ciało nie uległo rozkładowi. Dzie apostolskie 2,32. Dlaczego jego ciało nie uległo rozkładowi? Ponieważ wszelki grzech został w tym ciele potępiony. Rzymian 8:3 Ojciec potępił ten grzech, a syn wyraził zgodę na wszystkie słuszne wyroki, by wszelka wola Boża wypełniła się w pełni. Nie znaleziono bowiem powodu do skażenia jego ciała. Zapłatą za grzech jest śmierć, a ponieważ grzechu w ciele nie popełnił, przeto śmierć nie mogła nad nim zapanować. Ten Jezus, który według ciała pochodził z biudr Dawida przez wierność i posłuszeństwo aż do śmierci, Osiągnął potępienie wszelkiego grzechu w ciele. Dlatego wywiódł go Bóg z martwych. Halleluja! 38. Święty niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Z tego niedwuznacznie wynika, że jest tu mowa o wywyższeniu syna nad niebiosa po osiągnięciu pełni doskonałości za dni swego życia tu na ziemi. Proszę zrozumieć to jak należy. Świętość, niewinność, czystość i odłączenie od grzeszników, to wszystko dotyczy jego życia w ciele tu na ziemi. W pewnym okresie pisano w jednym z czasopis religijnych, że miejsce o objawieniu się Chrystusa w ciele jest fałszywie rozumiane. Zamiast słowa odłączono od grzeszników, tłumaczono odłączony od grzechu. I w ten sposób próbowano udowodnić, że Jezus nie posiadał naszego grzechu w swoim ciele. Drugim błędem było to, że to miejsce Słowa Bożego odnoszono do jego życia w ciele, podczas gdy Słowo Boże wyraźnie mówi o Chrystusie po osiągnięciu doskonałości tu na ziemi. Takie błędy w rozumowaniu Słowa Bożego pokazują nam, że nie można polegać na różnych religijnych czasopismach, lecz samemu należy sprawdzać, czy myśli zawarte w takich czasopismach są zgodne ze Słowem Bożym. 39. Dlatego też to co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Łukasz 1:35. Ponieważ Pan Jezus został poczęty przez Ducha Świętego z tego powodu był świętym od narodzenia. Natomiast nas nazywa się świętymi po odrodzeniu. I rzeczywiście, nim jesteśmy pod warunkiem że pozostajemy wiernymi naszemu powołaniu. To wcale nie oznacza, że nie mamy własnej woli, wręcz przeciwnie, ale według niej nie postępujemy. A to z kolei nie oznacza, że nie mamy grzechu, ale że grzechu nie czynimy. Gdybyśmy dopuścili się grzechu przez niewierność lub nieposłuszeństwo, to ten, który nigdy nie był niewiernym i nigdy nie uczynił grzechu, ma zarówno moc, jak i prawo do wybaczenia nam grzechu, ponieważ jako sprawiedliwy, umarł za nas niesprawiedliwych, stawszy się ubłaganiem, za wszelki grzech odkupił nas swoją krwią. Pierwszy Jana, drugi rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. 40. Z wyjątkiem grzechu. Większość wierzących jest obojętnymi. Przyjmują szybko X za y albo 6 za 7. W ten sposób popełnia się błąd przez przemieszczanie słów z Biblii na inne miejsce tam gdzie tego nie ma ani też wcale tam nie pasuje na przykład cytat z wyjątkiem grzechu nie znajduje się w hebrejczyku 2:14 ani 2:17 zobacz sam a dlaczego nie dlatego że on tam wcale nie pasuje gdyby się tam znalazł byłby błąd natomiast on znajduje się w hebrejczyku 4:15 dlaczego dlatego że on tam pasuje a co więcej jeszcze on jest tam potrzebny bo inaczej to skład tej treści byłby błędny. Gdyby to z wyjątkiem nie było tam umieszczone, wtedy byłoby napisane, że on również został doświadczony w grzeszeniu. Właśnie on w tym nie jest doświadczony. Halleluja! 41. A grzechu w nim nie ma. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pierwszy Jana 3, 5. gdy się jest na tyle niedokładnym, że czyta się X za Y albo nosi, norweski tłumacz za będzie kiedyś nosił, albo jest, zabyło, wtedy jest trudno znaleźć sens prawdy. Niestety wielokrotnie byłem słuchaczem tego rodzaju czytania. Gdy apostoł Jan pisał swój list, to Chrystus był już z wstały i znajdował się po prawicy Ojca. Tam właśnie grzechu w nim nie ma. W dniach swego życia na ziemi w ciele było tak, że nosił grzech w swoim ciele. Rzymian 8:3, 1 Piotra 2:24. 42. Wielka to tajemnica. Bo bezprzecznie wielka jest tajemnica pobożności, ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu 1 Tymoteusza 3,16 Jego ciało tajemnica to jest wielka, Efezjan 5, 31, 32. A że jest to wielka tajemnica, to wszyscy muszą przyznać, mówi apostoł Paweł. Bądź szczerym, miły słuchaczu, i przyznaj. Jeżeli nie jesteś w stanie zrozumieć, to uwierz. Nie czyń nic i nie czyń tego, co inni czynią, i nie potępiaj tak potężnie budującej prawdy i tych, którym ta prawda przez Bożą łaskę jego dobroć została objawiona, jak to niektórzy uczynili. Apostoł Paweł mówi... Że jest to wielką tajemnicą pobożności. Jeśli się nie rozumie tej tajemnicy, to nie każdy będzie na tyle pokornym i wyzna, że powodem tego, że nie może czy nie chce się pojąć tej tajemnicy, jest to, że jest się za mało bogobojnym. Przez bojaź pańsk odstępuje się od złego. Gdy nie się żywo zainteresowanym, aby odstępować od złego, to nie będzie się miało potrzeby, aby otrzymać pomoc i pociechę w tym nadzwyczajnym i drogim objawieniu się tajemnicy, którą On tak obficie objawia. Dlatego podoba się Bogu to, aby nie objawiać tajemnicy takim, którzy nie mają tej potrzeby. To byłoby błędnym szafarstwem, ale szafarstwo boskie jest bezbłędne. Niestety większość ludzi nie chce wstępować w ślady Chrystusa, po co im wtedy takie światło? Objawienie tej wielkiej Bożej tajemnicy jest kluczem do zwycięskiego życia. To światło daje wyraźne zrozumienie drogi uświęcenia. 43 Czy możemy być większymi od Chrystusa? Pismo Święte mówi nam zupełnie wyraźnie, że możemy i będziemy zwyciężać grzech. W Księdze Objawienia czytamy o przyszłych rzeczach i o tych, którzy osiągnęli cel, o takich, którzy na tym świecie naśladowali baranka. Oni zwyciężyli grzech i byli bez skazy. Jeżeli my możemy zwyciężać grzech w ciele, 1 Jana 1,8, to co pomyślimy i powiemy o Chrystusie, który był bez popełnienia grzechu w ciele i musiał staczać gwałtowny bój, aby nie zgrzeszyć, Hebrajczyków 5,7. W takim przypadku musielibyśmy wtedy, jak tam ci, o których jest mowa w objawieniu Jana 14:5, czynić to lepiej niż on i w ten sposób być większymi niż on. Co za absurd. Jak bezsensowna byłaby prośba o kroczenie jego śladem, jeżeli on za dni swojego życia na Ziemi posiadałby jakieś święte, nadzwyczajne ciało, które nie miałoby ludzkiej woli do przezwyciężenia i gdyby nie był podobnym do swoich braci we wszystkim. Jeżeli ktoś słaby osiągnie takie samo zwycięstwo jak ten mocny, wtedy ten słaby zdobywa większą część od tego mocnego. Jeśli mocarz miażdży komara, to nie jest to mistrzostwem. On nie potrzebuje do tego nadzwyczajnej walki, by tego dokonać. Ludzie mogą mówić i działać bez sensu, natomiast w Słowie bożym jest pełnia sensu. Ta pełnia sensu jest następująca. Taka sama moc ducha, dlatego Bóg zesłał ducha do takiego samego ciała, by postępować w śladach Chrystusa, w tej samej mocy ducha, przezwyciężając ten sam grzech i te same trudności. On, który jest pierworodny między wielu braćmi, idzie naprzód jako przewodnik, a my jego bracia w duchu i w prawdzie idziemy tą samą drogą. To jest pełne sensu. Chwała niech będzie Bogu teraz i na wieki. Jak niewymownie wielki dobry jest On dla nas, ponieważ daje nam dostęp do wielkiej chwały. Któremu człowiekowi naprawdę otworzyły się oczy na tak wielką Jego dobroć, chwałę i to święte powołanie, którego nigdy nie powinno się opuszczać, natomiast powinno się porzucić wszystko, co jest na tym świecie, aby w pozostałe dni naśladować wiernie baranka. My. Nie jesteśmy większymi od Chrystusa, ale pomyśl, że przez Bogobojność możemy dostąpić Jego wielkości majestatu. Hebrajczyków 5, rozdział od 7 do 9. Wiersza. 44. Ciała Wasze są członkami Chrystusa. Czy nie wiecie, że ciała Wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami w szetecznicy? przenigdy, 1 Koryntian 6, 15. to słowo pokazuje nam wyraźnie, że jesteśmy członkami w ciele Jezusa. W ten sposób jesteśmy z Nim ukrzyżowani, w Jego ziemskim ciele. Od czasu zmartwychwstania nie jesteśmy członkami wszetecznicy. Jeśli Chrystus nie miał porządliwości grzechu w swoim ciele, to w jaki sposób my z porządliwością grzechu w ciele moglibyśmy być członkami Jego ciała? A tych dwoje będzie jednym ciałem. Efezjan 5:31:32 odnosi się do Chrystusa i Kościoła, i wtedy rozumiemy, co to znaczy być członkiem w ciele Chrystusa. Błogosławiona to tajemnica. 45. Z Chrystusem ukrzyżowany. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyją więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2,20. Zasadnicze słowo, które jest samym jądrem, nie będzie miało żadnego sensu bez tego, że jesteśmy jednym ciałem z nim. Jak jest napisane, podobny sposób On miał udział w takim samym ciele jak my. W ten sam sposób mógł nasz stary człowiek być wespół z Nim ukrzyżowany. Rzymian 6.6. Tam na krzyżu wisieliśmy z Nim jako członkowie Jego ciała. Tam zostaliśmy pojednani w Jego ziemskim ciele przez śmierć kolosan 1.22. Wiara w to ukrzyżowanie z Nim. Daje nam zwycięstwo nad wszelkim grzechem. 46 Doskonała pociecha, nadzieja i wiara. Otrzymanie światła na objawienie się Chrystusa w ciele daje natychmiast pełną pociechę każdemu, kto przyjmuje to poważnie w swoim boju przeciwko grzechowi. Hebrajczyków 12 rozdział. Wtedy dopiero rozumie się, że istnieje niezawodna nadzieja zwycięstwa we wszystkim, lecz dla powierzchownych chrześcijan i tych, którzy żyją w fałszywej wolności, bez przestrzegania jego przykazań, takie oświecenie byłoby smutnym utrapieniem. To przypominałoby im, że powinni toczyć poważnie ten sam bój, jaki toczył Pan Jezus, a do którego oni nie mają najmniejszej ochoty. Oni są raczej więcej niż wdzięczni za to, że ich to omija, ponieważ nie mają nastawienia do tak szlachetnego i znojnego boju. Gdyby Chrystus nie miał takiego samego ciała jak nasze, wtedy byłoby to bez pociechy i nadziei, a niemożliwością byłoby nam uwierzyć w prawdziwe zwycięstwo nad grzechem. Wówczas nie pozostawałoby nam nic innego, jak tylko powtarzające się odpuszczanie grzechów. Które tak dobrze zgadza się z powszechnym sposobem myślenia. Gdy mówi się, że tylko krew wystarczy, to wówczas ma się na myśli wiarę w odpuszczenie grzechów. Natomiast zwycięstwo nad grzechem nie wchodzi w rachubę, pomimo tego, że mówi się o nim, ale nie dąży się do praktykowania tego w życiu. Tak czy inaczej, to wierzy się w porażkę, by po niej odpoczywać w ubłaganiu, wierząc, w odpuszczenie grzechów, ponieważ brak jest ugruntowanej wiary w rzeczywiste, osobiste zwycięstwo nad wszelkim grzechem, dlatego też brak jest zrozumienia wielkiej tajemnicy pobożności. 47. W czym może On przyjść nam z pomocą, gdy bywamy kuszeni? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w liście do Hebrajczyków, drugi rozdział 17-18 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Uzasadnienie tego znajdujemy w 17. wersecie. Musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Natomiast w szesnastym wersecie znajdujemy słowo, że ujmuje się on za potomstwem Abrahama. To jest za tymi, którzy mieli ciało i krew jak nasze i właśnie on dla nich miał wytorować drogę nową i żywą. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. Uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał. Zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. 1 Piotra 1-2 To słowo nie wskazuje na cierpienia fizyczne, w których Chrystus wytrwał, gdyż jest to dalekie od tego, by być takim, który zakończył z grzechem przez fizyczne cierpienia. Chrystus cierpiał w ciele, gdy był kuszony, gdy wyparł się swej ludzkiej woli. Gdy bez przerwy odpowiadał na nią nie. Natomiast teraz, kiedy on przychodzi nam z pomocą, to daje nam moc do zwycięstwa nad wszelką pokusą, ponieważ on sam był kuszony i cierpiał tak samo jak my, opierając się w wszelkiej pokusie w mocy ducha świętego. I w ten sposób grzech zostaje potępiony w ciele. Jeżeli my, w mocy tego samego ducha, wiernie cierpimy w ciele, gdy zawsze mówimy. Nie, na wszelkie pokusy, to zaniechamy grzechu. Jeśli w przeciągu dłuższego czasu przeciwstawiamy się jakiemuś grzechowi, to stopniowo ten grzech zaczyna w nas umierać. Jeżeli taka śmierć nie następuje, to dowodzi tego, że pozwoliło się temu grzechowi na pokarm przez to, że nie było się wiernym panu Jezusowi. Tam gdzie nastąpiła śmierć grzechu, nie bywamy już przez ten grzech kuszeni. W ten właśnie sposób możemy zaniechać grzechu. Taką myślą musimy być uzbrojeni, mówił apostoł Piotr. To uzbrojenie jest nam wielką pomocą. I wtedy nie będzie z nami tak, jak było z pewnym księdzem, który powiedział: Już jest osiemnaście lat po moim nawróceniu i nadal walczę z tytoniem. Pan Jezus przychodzi nam z pomocą, gdy jesteśmy kuszeni, ponieważ sam był kuszony dokładnie tak, jak my. A mimo to zawsze zwyciężał, pomimo tego, że miał takie samo ciało i własną wolę jak my. To wzmacnia naszą wiarę, że my również z łaski Bożej możemy zwyciężać każdy grzech. Pokrzepienie dla nas to ta sama moc do przezwyciężenia tego samego trudu, ten sam duch do przezwyciężenia takiego samego ciała. 48. Dlaczego? Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 4,15–16 My wiemy, że Bóg zna wszystko i może on nam ze swej niebiańskiej wysokości współczuć. Lecz z powyższego słowa wynika, że nie o tym jest tutaj mowa. Jak widzimy, jest mowa o współczuciu, ale w całkiem innym dla nas decydującym znaczeniu, a mianowicie, że sam Syn Boży przyjął nasze ciało i w nim został doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem jednej rzeczy: nie popełnił grzechu. Dlaczego my, którzy jesteśmy takimi nędznymi, słabymi płazami, ośmielamy się prosić w modlitwach o coś tak wielkiego, co Pan Jezus uczynił, a mianowicie o zwycięstwo nad grzechem? Pan Jezus rzekł: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Jan 14, 12. Czy nie jest to bezsensowne? Tak. To byłoby bezsensowne, gdyby Chrystus za dni swego życia na ziemi nie miał takiego samego ciała jak nasze, ale ponieważ je miał, dlatego został doświadczony we wszystkim jak my. To właśnie mówi list do hebrajczyków, abyśmy mieli odwagę przystąpić do tronu łaski i prosić o coś tak wielkiego, ponieważ mamy arcykapłana, który był tu na ziemi przeobleczony w ciało i krew jak nasze ale który pomimo tego nie zgrzeszył. Chodzi o to, abyśmy otrzymali łaskę ku pomocy w stosownej porze, a więc przed popełnieniem grzechu, a więc moc z góry, by nie wykonywać pokus, gdy one przyjdą. Natomiast znalezienie łaski po upadku w pokusie, by otrzymać przebaczenie za grzech, to potrzebuje się wtedy, gdy zaniedbało się otrzymywania tej łaski w stosownej porze do zwycięstwa nad pokusą. Słowo zawarte w Hebrajczyków 4,16 jest słowem kluczowym, które daje pełny sens wiary w całkowite zwycięstwo nad grzechem. Chwała Bogu. W przeciwnym przypadku byłoby to zupełnie bezsensowne. Teraz możemy mieć odwagę przed tronem łaski, aby otrzymać moc do przezwyciężania tych samych trudów. Cześć Bogu. Słowo kluczowe otwiera drzwi do wnętrza wszelkich skarbów mądrości i poznania, które są ukryte w Chrystusie. Kolosan 2:3. Tak, słowo kluczowe wprowadza do zwycięskiego i triumfującego życia w Chrystusie Jezusie. 49. Tajemnicą Bożą jest Chrystus, aby pocieszone były ich serca a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Kolosan 2:2. To miejsce w Piśmie Świętym wyraźnie mówi o tym, że istnieje stała potrzeba wzrastania w pobożności i miłości, by zrozumieć tajemnicę Bożą, którą jest Chrystus który został objawiony w ciele i uświęcony w duchu, który jest jednym ciałem ze swą umiłowaną oblubienicą, żywym Kościołem Bożym. Zazwyczaj słyszy się, że tajemnicą jest misterium, natomiast istotą sprawy jest poświęcenie się Bogu, przez co On się nam objawia i pozwala nam wpatrywać się w tą wielką tajemnicę swoją, którą jest Chrystus. 50. Wielkość Chrystusa Każdy na pewno przyzna, że im bardziej Pan Jezus w dniach swego życia w ciele był podobny do Ojca, tym łatwiej było Mu zwyciężać, potępiać grzech w ciele. Natomiast im bardziej podobnym był do nas, tym było Mu trudniej. Gdy On zwyciężał nasz grzech w swoim ciele, to był bezsprzecznie większym niż wtedy, gdyby tego grzechu nie miał w ciele. Ludzie, Którzy twierdzą, że pomniejsza się osobę Jezusa Chrystusa, dlatego że wierzymy słowom Pisma Świętego, mówiącym o tym, że On nosił nasz grzech w swoim ciele, czy o tym, że został za nas uczyniony grzechem, jak też o tym, że grzech został potępiony w ciele, jak i to, że posiadał własną wolę, której się wypierał, aby przezwyciężyć grzech, to po prostu lekkomyślność. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie mogą zrozumieć tego, że im głębsze poniżenie, tym większe wywyższenie. Filipian 2:8:9 Być może będzie się to znajdowało w pieśni baranka, gdy się ją zaintonuje: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Objawienie Jana 15:3. A co mówi doświadczenie? Odpowiedź. Chrystus staje się dla nas przez to światło dużo, dużo większy. Halleluja! 51. Czystość Chrystusa. Czystość musi być wzniesiona ponad wszelkie zwątpienie przez wszystkich, którzy wierzą w syna Bożego, jako swojego zbawiciela, rozjemcę. Dlatego każdy, kto próbuje włożyć coś nieczystego w słowa o Chrystusie objawionym w ciele, wielce grzeszy, sam czyni się winowajcą w przekręcaniu słowa oraz sam wpada w rozwiązłość i bezsensowność. Kto jest nieczysty, nie może być uznany przez Boga jako ofiara przebłagalna za innych. Nie to jest grzechem, że się ma własną wolę, ale czynienie według niej jest grzechem. Niech się nie stanie moja wola, ale Twoja, O Boże, to znaczy być czystym. 52. Dwa główne powody do przeciwstawiania się. Po pierwsze, nie chce się iść drogą samozaparcia. Zbawionym chce się być, lecz nie tą drogą, otwartą, poprzez zasłonę, która jest ciałem Jezusa. Po niej nie chce się chodzić, bo ona oparta jest na samozaparciu. Najczęstszą wymówką, aby się przeciwstawiać nauce o Chrystusie objawionym w ciele, jest fałszywy argument, że przez tę naukę poniża się Jezusa i czyni się go grzesznym. Natomiast prawda wygląda następująco: Jeżeli uzna się, że Pan Jezus sam walczył tak intensywnie, by przezwyciężyć swoją własną wolę, i jednocześnie mówi się, że się go naśladuje, to wówczas samemu, Należy walczyć przez całe swoje życie, by zaprzeć samego siebie i swoją własną wolę. Ale gdy się jest przeciwnikiem samozaparcia, to wówczas krytykuje się naukę o Chrystusie objawionym w ciele. Po drugie, często brakuje światła na ten temat. Wiara natomiast jest ze słuchania. Gdy nigdy nie słyszało się o Chrystusie objawionym w ciele, a nie było się na tyle gorliwym i pobożnym, aby dojść do poznania Chrystusa. A może jeszcze na dodatek zostało się ostrzeżonym przed zwiastowaniem o Chrystusie objawionym w ciele przez takich ludzi, którzy nie chcą iść drogą naśladowania Go albo przez takich, którzy nie mają zrozumienia i zostali przestraszeni przez ludzi niechcących naśladować Chrystusa. To wówczas jest się przeciwnikiem nauki o noszeniu przez Chrystusa grzechu w swoim ciele. Szkoda takich ludzi, którzy są przeciwnikami drogi, pobożności i tych, którzy sprzeciwiają się tym, którzy oddali swe życie Jezusowi Chrystusowi, mając w nienawiści ojca, matkę, siostrę, brata, żonę, dzieci, a nawet swoje życie, którzy wyrzekli się wszystkiego, co posiadali tu na tym świecie, aby naśladować Jezusa Chrystusa. Tak, bardzo szkoda tych ludzi za ich wrogość i wszystkie przestrogi potępianie obrażanie i za wszelkie szkody które oni przez to tym duszą wyrządzili moim głębokim pragnieniem jest aby bóg powstrzymał ich i zlitował się nad nimi 53 owoce najprostszym i najpewniejszym sposobem poznania co jest dobre a co fałszywe tu na ziemi jest to Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona ściernie albo zostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Mateusz, siódmy rozdział, 15 do dwudziestego dziewiątego wiersza. Tu nie można nie zgodzić się z takim sposobem rozpoznawania tej nauki. Przez 30 lat miałem wiele możliwości, by obserwować owoc światła, Chrystusa objawionego w ciele i owoce życia tych ludzi, którzy wierzą w to światło i mają poznanie, którzy wierzą w miejsca Pisma Świętego, które o tym mówią. Zaprawdę muszę świadczyć i mówić, że to zwiastowanie przyniosło obfite i dobre owoce u tych bogo danych mężów i niewiast. Tylko dzięki łasce Bożej nastały te drogie żniwa i plony winogron i fik. Więc to zwiastowanie było dobre. Z tego wyraźnie wynika, że oni sami byli dobrymi drzewami przynoszącymi owoce, zauważone nie tylko przez przyjacieli, ale i przez nieprzyjacieli. Ich owoc to wiele zbawionych dusz, małe i duże przebudzenia dla grzeszników i wierzących, przebudzenia wśród dorosłych i dzieci, uzdrowienia, rozrachunki ze starymi sprawami i zwycięskie życie, oraz wylania ducha świętego. I cóż więcej, bracia, wyjeżdżają na zwiastowanie słowa Bożego bez wynagrodzenia, bez związków misyjnych, które by ich popierały, bez zbierania kolekty dla siebie czy dla swej działalności. A to tylko dzięki żywej i zwycięskiej wierze w Boga, a na dodatek, kiedy dali duszom Ewangelię, udzielali również pomocy doczesnej. Co jeszcze? W ten sposób wiele ludzi z rozmaitych zgromadzeń, jakie są, przyszło by otrzymać pokarm dla swych zgłodniałych dusz. Świadectwami ich były następujące stwierdzenia: mnie potrzebny był pokarm dla zgłodniałej duszy. Ja nie mogłem wytrzymać bez tego dłużej, zrozumiałem, że musi być coś więcej, co można osiągnąć, powiedziałem to naszym zwierzchnikom, lecz oni nie byli w stanie mi pomóc. Podobne świadectwa słyszy się wszędzie, tak chlubią się ludzie, że stali się szczęśliwymi z łaski i dobroci Bożej przez jego pełne podziwu prowadzenie, zostali znalezieni do słuchania i przyjęcia dobrego, skutecznego i zwycięskiego życia. Jakie świadectwa są ugruntowane w niebie i na ziemi. Wielkie zastępy świadków mogą dziś dawać takie świadectwa, brzmi to rozmaitymi gwarami i językami już przez wiele lat. Jak niezmiernie błogosławionej droga jest wspólnota między wszystkimi, którzy serca żyją w wierze według tego zwiastowania i to bez żadnego wsparcia ze strony człowieka, a tylko przez samą łaskę i dzieło Boże oraz owoce Ducha Świętego. Cześć i chwała Bogu. Jest to możliwe, gdy się pozostawi wszelkiego rodzaju grzechy, a wtedy objawiają się owoce Ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, bezstronność, szczerość, sprawiedliwość, prawdomówność. Niech ci najwięksi są najmniejszymi, praktykując łagodność, cierpliwość, mądrość, roztropność, wierność, moc, ofiarność, hojność, gorliwość, stanowczość, cierpiąc z radością dla niesprawiedliwości są pokornymi uległymi, gdyż zwlekli z siebie snobizm, chorąściwość, a zachowują pobożność i wstrzemięźliwość itd. To wszystko wzrasta stopniowo. Jak Ci się wydaje, miły słuchaczu, jaki to rodzaj drzewa? Jeżeli jesteś odrobinę szczerym, to zmusi Cię to do powiedzenia, pomimo że wcześniej byłeś skłonny mówić odwrotnie. Zaprawdę, to drzewo musi być dobre. W tym przypadku Twoje osądzenie staje się słuszne, bo inaczej co byśmy mogli uczynić ze słowem Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza 7,16? Ja natomiast ze swej strony chcę Ci powiedzieć... Aby każdy człowiek na ziemi skorzystał z takiego rodzaju owocu. To jest dla Was wszystkich dobry pożytek. Zakończenie. Tak wielkie dzieło zbawienia, pełne mądrości, obfitej łaski, nie przestanie być przez nas wysławiane ani w tym, ani w przyszłym wieku. Wszelka mądrość Boża objawiona jest w tym dziele zbawienia. Nic też dziwnego, że ludzie, którzy powierzchownie do tego podchodzą, i ulegają różnym grzechom. Nie mogą i nie chcą tego zrozumieć. Lecz człowiek, który boi się Boga i miłuje go z całego serca, ten wszystko rozumie, bo potrzebuje zbawienia. U takiego człowieka znajomość Bożego zbawienia pada na dobrą glebę serca i wydaje owoc. Po otrzymaniu światła na Chrystusa objawionego w ciele, można zrozumieć i znaleźć sens w Bożym Słowie. Łukasz 6, 6,12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. To nie było w Getsemane. Tu on walczył jeszcze dłużej niż w Getsemane. Dlaczego taki bój i trud ponosił ten, który był Synem Bożym? Ponieważ zaniechał tego, by być równym Bogu, a w zamian za to stał się jak my, jak jego bracia, podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem popełnienia grzechu. Ponieważ ze względu na nas niósł nasz grzech w swoim ciele, po to, aby wszelki grzech został w tym ciele potępiony. Zastanów się nad tym, on tak chciał i tak czynił był wiernym i posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Zechciał tak głęboko uniżyć się, chciał cierpieć tak przez około 30 lat. Co zapełnia radości musiała być dla niego w słowach wykonało się. Elias Aslaksen. Zbór stanowczych chrześcijan Wisła ulica Malinczanów 4a